Jesteśmy z powrotem i Jej. jesteśmy przy tej kracie, która się nam otworzyła, jakby. Tak, przy tej drabince, tylko ja nie wiem, jak tu wskoczyć. O, teraz mi się udało dziwnym trafem. Aha. Wcześniej ona się dziwnie blokowała przy tej krawędzi, ale teraz mi się udało. Dobra. Jesteś już na górze, czy dopiero się przesuwasz? Idę, przesuwam się. Tylko się tak... Jakby zatapiam God. Trochę. Jakiś dziwny tutaj jest... dywan. Aha! Nie wiem, co tu ma być. Czekaj, tu jest... Aha! Tam na górze jest jakaś drabinka. Tu jest coś do przesuwania. Tylko jak ja mam to podsunąć? Aha, pod to zapewne. Dobra. A ty skopiowałeś te sejwy? W sensie zachowam ten jeden. Ja pamiętam, spokojnie. Pamiętasz, nie skopiowałem. Który? Tak, okay, pamiętam, który. No tak chcę się upewnić. Na pewno będzie, spokojnie. Okej, okay, jest tu skrzynka. Tak, tak. Już wiem, jak ją przesunąć. Chociaż... No, bo ona tak jakby do góry tam trzeba się dostać. No, tylko jednak nie wiem chyba. Nie mogę teraz przesunąć tego do siebie. Chyba, że trzeba to do ściany tam po prostu. No to chyba wcześniej trzeba było zrobić chyba. Kurde, Laro! Wycina mi się tu, no. Aha, bo po tym dywanie się nie da. No właśnie, ale dosunę to tam do ściany i może stamtąd skoczę. Się uda. Powinno się udać, no. Hop. Jej, udało się. Co my tu mamy? Tam jest jeszcze wyżej coś, Boże. Tu mnie zje? Nie, tu jest łóżko. Ale, o kurde, nie... Co tam? No, nie wiem, jak tam wskoczyć. Musisz przesunąć skrzynkę naprzeciwko tej zjeżdżalni, że tak powiem, tego, wiesz, tej pochyłości. Aha, to tu w drugą stronę. Naprzeciwko. Nie musi być mega blisko, może być tam przy oknie to stać jakby, wiesz, o co chodzi. I stamtąd skaczesz na drabinkę. Bo po tym dywanie jakby nie dało się suwać, no nie? No właśnie, wiem. Już jestem rozkojarzona i zdenerwowana. O, nie denerwuj się. Nie ma czym. Teraz mam problem. Nie wiem, jak tam wyżej wskoczyć. Stąd? To będzie interesujące. Tak, dobra, stąd. I kolejna skrzynia tu jest do przesuwania. O matko. Tylko nie wiem, jak mam ją przesunąć. A, tu jest jakieś przejście. Wow, kolejne łóżko. No, i teraz tam z okna musisz skoczyć do góry i złapać się krawędzi. Aha. O, tu jest skrzynka. Dobra, czekam na ciebie, bo ja za bardzo do przodu wyczułem. Boże. Okej, okay, i tą skrzynkę... Aha. Musisz przeskoczyć przez barierki. I tam od drugiej strony masz skrzynkę, rozwalasz ją pistoletami i możesz przesunąć skrzyneczkę. A, dobra. Mhm. Ale to... O, matko, bo muszę ją przesunąć tam. No. Tylko wiesz co, tu jest jeszcze takie przejście w sumie. Na tym piętrze. Na balkon wyjście. A dźwignia faktycznie? Tu jest, naścienna. Pokazało ci, jak wyszłaś? Na balkon? Taka dźwignia naścienna mi się pokazała. Dźwignia naścienna. Jak wychodziłem. Aha, to ja nie zauważyłam chyba. A, bo mi kamera najechała. Jest? Ona jest, jak podejdziesz do barierki na wprost i spojrzysz na prawo, tak się wychylisz. A, dobra, widzę. Tylko teraz pytanie, czy jak my ją pociągniemy, to gdzie my spadniemy tam na dół? Co to za miejsce w ogóle jest? Nie wiem. My się nie zabijemy? Ja bym sprawdziła najpierw tam
wcześniej tak, na górę. Skrzynią. Mhm. Tak, tak, tak. Tylko tak chciałem ci powiedzieć, że tam jest. No, no, spoko. A, skrzyneczka teraz. Dobra, wbijam na górę już. A ty? Już, zaraz. Tu się da... O Boże, jak tam creepy jest. Nie, tu wszędzie jest creepy dla mnie. Ciemno jak nie wiem. Powiem tak. Górze. Chyba trzeba jednak tą dźwignię na ścianę najpierw. No. Ale przynajmniej mamy drogę już tutaj. Coś za tą kotarą jest. Fakt. Jakaś sekret? Wnęka. No właśnie nie. Aniu, jak znajdziesz drugi sekret, to się obrażę. Nie, to jest przycisk. O, jeszcze lepiej. Wow. Dlaczego ja umarłam? Ja słyszę jakiś ogień, nie wiem dlaczego. Ja umarłam. Ja tu zapiszę. Aha, bo tu się zeskakuje na dół, super. No. Znaczy zeskakuje, spada. To pytanie, jak to zrobić, skoro to jest przycisk naprzeciwko? Ale ten przycisk jest naprzeciwko wyjścia z tego? Tak, dobra. Zobacz na dół, masz taką kratę, która chyba musi się podnieść i stworzyć nam podest do wciśnięcia przycisku. Aha. Jest taka krata tam pod przyciskiem. No ja teraz nie wiem, bo ja muszę tą skrzynkę niestety jeszcze raz przesunąć. A, nie zapisałaś. No. Byłaś pewna, że tam można zeskoczyć? No. Dobra, czyli tutaj trzeba też najpierw coś ogarnąć. Dobra, żeby ten przycisk ja idę do tej nacisnąć. Dźwigni tam. No, trzeba na ścienną najpierw. A? Wow. Udało ci się? Nie. Nie, bo to trzeba jakoś tak zrobić, że kurde się potem obrócić jeszcze. No, obrócić się w powietrzu trzeba. Skacząc na tą pochyłość. O nie, nie. Zlamiłem. W ogóle wtopiłem się w skały, dziwne. No. Kurde, nierówno. O, udało mi się. I podniosła się tak, tam ta krata do przycisku. Aha, okej. Okay. No, tylko faktycznie. Jeszcze raz musimy tam się dostać od dołu. Wejść tam. A już myślałam, że jakiś sekret. No ja też tak myślałem, bo to w sumie było nieźle ukryte za tymi kotarami. No. Ale dobrze, mam nadzieję, że ja znajdę drugi. I będzie jeden, jeden. Zobaczymy. Dobra, jestem już tu. A, tu muszę wskoczyć od samego początku. Słabe to trochę. Z tą flarą tu chodzę cały czas. Aha. Ile jeszcze ich mam? Kurde. Nie można padła? Do tyłu odskoczyć. A. Jeszcze mi się zacina ekwipunek nawet, nie? No, to mi tak samo. Super. Chciałbym zacząć flarę, a nie, minąłem je chyba. Tu. 19 mi tylko zostało. Boże, ja muszę z nimi uważać. Bo więcej ich tu nie ma przecież. No, właśnie. Dobra, to idziemy do tego przycisku, tak? Tak, do tej wnęki. No łap się, Laro, Boże święty, z czym ty masz problem? A teraz to się okazuje, że to czasówka. O matko. Ta klapa. Chyba nie, no nie. Nie, to chyba nie było żadnej czasówki, czy była? Nie, ani razu chyba jeszcze nie było, no. Dobra, mamy przycisk. Pewnie tak. Klapę no, otworzyła. Tak, tak.
Kurde, to jest problem, bo czasami ona może wykorzystywać ten ruch, wiesz, zeskakiwania do przodu z wnęki, a czasami muszę się tyłem obracać. Nie wiem, od czego to zależy. Czasami to działa, a czasami nie. Cały czas tak robiłam. I teraz próbowałam właśnie zejść tym ruchem, ale nie udało się. No mi się też nie udało, czasami mi się udaje. Wow, co my tu mamy na górze? No, chwyć się. Ktoś tu torturowali chwycić? Chyba. Mi też się nie chciała na początku. O, dobra, teraz. Kogo tu torturowali? Właśnie nie wiem. Aha, o matko. Gdzie idziemy najpierw? Na prawo czy na lewo? Wygląda trochę jak jakieś madejowe łoże? No. Jak to się nazywało? Coś w tym stylu, no. Poszłam na lewo. Dobra. Tu jest skrzyneczka. Tu coś je... A! Boże! Nie mów, że ten dzikus. No. O nie. Ale zabrałam krzyż i zniknął. Aha. To jest taki złoty krzyż przy tym krzyżu. Ale on jakoś inaczej wygląda niż wcześniej. No, bo to jest jakiś inny. No, jakiś z mieczem. No. Dobra, zniknął. No, faktycznie. Boże, to my mamy chyba jeszcze inny krzyż. Mamy dwa rodzaje krzyży teraz. O matko, ale ten krzyż w ogóle nie będzie pasował tam. To jest Holy Cross. On będzie pewnie na tym ołtarzu pasował. No, faktycznie. W tym kościele. Możliwe. Dobra, idziemy na drugą stronę. No. Flarę podniosę. Boże, jakie creepy rzeczy tu się dzieją. Sakra. Aha. Koniec flary, super. Okej. Okay. Tu jest kratta. Wow, tu się jakaś cutscenka uruchomiła. Okej. Okay. No, faktycznie. To gdzieś mega wysoko. Gdzie to jest w ogóle? No, po lewej stronie od Lary. Tak, bo to ale... idzie do ciebie. No tak, tylko my się nie dostaniemy tam stąd. Chyba. A nie, możemy się dostać, tylko musimy się tak jakby na bok skoczyć i złapać rękami krawędzi. Chyba, że to nie zadziała. Nie wiem. Wow, ja się w ogóle podpaliłam w locie. Jezus Maria, co tu się dzieje? W ogóle wiesz, co tu się z kamerą dzieje podczas tych skoków? Ja pierdziu. Jakiś dramat. Aha! No, właśnie. Teraz w ogóle mam dziwną rzecz, bo zjeżdżam na dół, Lara się zawiesiła po drodze, że tak powiem. Też to miałem. Tak, na półkolce. Tak. Mamy te same bugi. Super. Dobra, ale już się przesuwam. Na rękach. No, na kolce nie mogę. No to jak mam to zrobić? No, jesteś przy tych kolcach, skaczesz na bok, tak jakby tyłem, żeby się złapać krawędzi i przesuwasz się na prawo tam, gdzie ci pokazała cutscenka. Ogarniasz? No chyba. Na bok musisz skoczyć, przy tych kolcach. Ale no na kolce się nabijam, no! No to troszkę się odsuń od nich, żeby się nie nabić. Jezu, to są ognie jakieś? O, dobra. O my god, co tu się dzieje? Aniu, chodź tu. No idę. Powoli. Jezu, z jednej strony ciemna dziura, z drugiej ogień, lawa, kości, co to jest? O matko. Kaszki. Masakra. Rzucę. O, to jest przycisk. Dobra, czekam na ciebie. Dobra, jestem. No wejdź to sobie tam. Kamera mi się spakowała. I się rozejrzyj. Zobacz, jak tam jest cudownie. No! I jeszcze to jest chyba... ten łańcuch działa jako lina. Nie chcę nic mówić. Dobra, po prawej stronie masz przycisk. W tej czarnej dziurze. Okej. Wow. To wyłączy ognie i czy to jest czasówka, czy mi się wydaje tylko? Że jak nienawidzę przechodzenia po tych linach, zawsze mnie to denerwuje. No, mnie też, to nie zawsze działa zbyt dobrze. No. Zwłaszcza w customach. Mhm. Ja się obawiam, że to jest czasówka z tym ogniem, który się wyłączył. Też mi się coś wydaje. No idź.
Matko, ale stres. Idź, drugi przycisk. Dobra, ominąłem ten ogień. Włączył się mi, ale dobra, ominąłem go, uff. Nie, nie, spadłam. Zestresowałem cię. Nie, tylko po prostu... Nie no, świruję. Ona, kurczę, jak ona się giba, to bardzo ciężko już ją naprawić, że tak powiem. No mi się udało, całe szczęście. Dobra, poczekam, aż ten przycisk minie. Chwila. Jezus Maria, słyszę jakieś dziwne odgłosy tu. Co to jest? Okej. Okay. Co to łazi tam na dole? Nie mam pojęcia. To się zbliża do mnie. Tu na dole coś łazi i nie wiem, co to jest. I Lara w to nie... A nie, dobra, celuję w to. Jeszcze jakie dźwięki to wydaje, masakra. Dobra, czyli dobra. Pierwsza czasówka. Dobra, zabiłem to coś. I spadłem, super. No kurde. Mam wrażenie, że odgłosy strzałów mam za głośno. Jezu. No idź, idź. Please. Zawsze wiesz, musisz przeciwną strzałkę nacisnąć do tej... No wiem, wiem, tylko... Ona czasami giba się bez końca. A, no to też fakt. No nie gibaj się już! Uspokój się! Wszyscy wiemy, że jesteś giętka i elastyczna. Tak. Nie musisz nam tego udowadniać. Właśnie, pokazywać tu. Wiesz co, to jest, ten drugi przycisk też może być czasówką, nie chcę nic mówić. A, faktycznie, jest coś tu. Co to jest? No, ja też nie wiem, co to jest. Nawet nie kojarzę tej tekstury z klasyku. Wygląda jak jakaś chodząca żaba. No, ja nie widziałem nigdy czegoś takiego w klasykach nawet, ani w customach. Ale łatwo można to zabić, więc spoko. No. Dobra, to drugi przycisk. No właśnie, nie wiem jeszcze. Aha, lina się pojawia. Naprzeciwko. No. Nie, to raczej nie jest czasówka. Tylko gdzie my skaczemy? Pytanie, na lewo czy na wprost? Tam jest roślinka na wprost. O, ups. Jak się zjedzie za bardzo w dół, to... Ogień podpala. No. Ale gdzie skaczemy? To jest pytanie podstawowe. No bo to jest drabinka, ale tam po drugiej stronie jest roślinka. Roślinka, czerwona. Dobra, idę po roślinkę najpierw. Tylko ja się boję, ja nie wiem na ile ja mogę się obniżyć. No ja jak zjechałam całkiem na dół, to... A, no bo tak ja się w ogóle nie rozhuśtam. No właśnie. Aha, jak się opuściłem, to już... Wiesz, jak opuściła nogi, zacząłem się huśtać, to też się podpala. Aha. No, od razu się podpala, jak próbuję opuścić nogi i zaczynać się, wiesz, zacząć się huśtać. Jak to zrobić? To coś mi się wydaje, że możemy skoczyć tylko to na prawo. Żeby to miało ręce i nogi. Bo ona się... No... Na tą zieloną deskę jakby po prawej stronie. No, chyba tak, bo tutaj się nie da doskoczyć. Przecież tam też wcale tak blisko nie jest. Mam nadzieję, że ja tam doskoczę. No ja też mam nadzieję, bo tu tak... Nie da się, powoli. No kurde. Próbowałem. A na tą drabinkę od razu też się nie da, tak? Nie wiem. Bo ta drabinka też jest w miarę blisko. Mi się udało. Tak? No, na te o, deski. O nie, to ja się teraz będę męczyć. Musisz odpowiednio nisko zejść, ale nie za nisko. Okej, okay, to będzie ciężkie. Nawet nie wiem... No nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, nie? Mm-hmm. Na którym poziomie masz być. Nie, ja tam nie mogę doskoczyć. No jest ciężko. I trzeba się dobrze rozgibać. No teraz jestem za nisko. Ale tak celowałaś na wprost, czy po skosie bardziej? Nie, no po skosie.
Czyli ty jesteś na tym, na tej kładce, na drabinkę teraz skaczesz, tak? Na roślinkę. Znaczy ja na tą drabinę, znaczy ja na tą, z tej liny skakałam na tą kładkę bardziej po prawej. Czyli jak tam, coś gdzie roślinka, przodem. Rozumiem, tam, gdzie roślinka, tak? Aha, to super, bo ja celuję na lewo, nie? Bo na prawo celowałem i mi się nie udawało, więc teraz celowałem tu. Aha. Ale to jest chyba mniej więcej taka sama odległość, tak mi się wydaje. Wow, teraz będzie ciężko to skoczyć. Jak mi się wydaje. Dobra, olewam tę roślinkę. Chyba, że trzeba tamtędy. No właśnie, nie wiem, bo na tą drugą kładkę nie mogę doskoczyć z tego miejsca, gdzie była roślinka. No na tą kurde, właśnie bliżej. Wkurzę się. Bliżej to może ja tak to zrobię raczej. Aha, super, tak na pewno nie. Nie wiem, czy na tą linę nie trzeba wrócić. No, tak mi się wydaje, że trzeba z tej liny też tam. Ale to będzie interesujące po prostu. Kto to wymyślił, takie skoki? Jezu. Masakra to jest jakaś. Nawet królowi to sprawia trudność. Dobra, doskoczyłem w końcu, Boże. Sukces. Idę na tą drabinkę, olewam roślinkę. Już mam dość tego miejsca, naprawdę. Teraz musisz poczekać na mnie. Dobrze, tylko tam skoczę na górze, bo nie chcę widzieć tych ogni na oczy. Dobrze. O mój Boże, co tu się dzieje na górze? Dobra, stoję. Jakiś pentagram. Huśtać. Boję się, że tu duch wyskoczy. Czekam, czekam. A ty przynajmniej masz więcej roślinek niż ja. No i tam, pewnie i tak się nie przydadzą. No w sumie. Okej, udało się. No tobie to szybciej poszło niż mi. Ubana, no, wyrobiła się przy mnie. Okej, okay, dobra, jestem na górze. Okay. Wow, zobacz, faktycznie co tam się dzieje. Pentagramy. No. Jezu, duchy będą tu? Ja też się boję. Tu jakieś... A tu coś leży w ogóle? Trupy leżą. O, przycisk jest. No jest. Dobra, naciskamy. No, ja tylko zobaczę, co tu jeszcze. Ale faktycznie, najpierw się rozejrzę. Tu jest kościotrup. Tu... Nie widzę, Boże, ile pajęczyn, masakra. Dobra, wciskam. O, tu jest, poczekaj, jeszcze jest balkonik. O, i z balkonu można skoczyć gdzieś, wiesz? A, pokazało jakąś cutscenkę. To być może to właśnie. Może na balkon, no. Tak. Tak. Mhm. Super, kolejne łańcuchy, nie? Za jakby dużo nam tutaj było go. Za mało. No. Co tu jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, wydawało mi się. O, i tam widzę po lewo do naszego miecza zastosowanie. Przy tym łańcuchu, jakby. Faktycznie. Tam, I pewnie z tego łańcucha trzeba tam skoczyć. No. A śnieżek pada. Uuu. Faktycznie w tamtym miejscu, no. No opuść się, Laro. Droga. Dobra, czekaj. Czyli na pewno tam, bo tu chyba nigdzie indziej się nie da. Czy da się gdzieś jeszcze? Nie wiem, w sumie ja od razu skoczyłam. Dobra, to ja też tam skaczę. Tylko wycelu, Laro, dobrze. O, matko. Aż się boję. Trzeba wrócić na linę? Nie mam pojęcia, znaczy... Nie wiem, gdzie to było. A. Co się otworzyło, kratka taka. Czekaj, zaraz taka. Zobaczymy.
Zobacz sobie, bo może będziesz kojarzył to lepiej niż ja. Kojarzę. Za kurtyną w którymś pomieszczeniu na dole. Czekaj, a nie było to zejście tutaj? Jakby tu, tylko spójrz w dół. No byliśmy tam, ale to nie było tu chyba. To gdzieś się otworzyło, to nie było tu. Nie? Nie, wydaje mi się, że kompletnie na dole, w zupełnie innym miejscu. Wydaje mi się, że to było tam, gdzie pierwszy klucz używaliśmy. Pamiętasz? Ten z tym pikiem? No. To tam, w tych drzwiach to było. Aha. Tylko jak się teraz tam wrócić? Bo na linę chyba nawet stąd się nie da doskoczyć. Nie, tam można zjechać trochę na dół, ale aha, ja zjechałam za bardzo. I tutaj, spadłem. Dobra. Faktycznie tu. Że tak trochę tyłem. I teraz trzeba to obejść tak jakby i niżej zejść. Dobra, wszystko jasne. Chociaż mi się wydaje, że to było gdzieś tu. Czekaj, to ja tam pójdę. Nie wiem, a nie możesz zostać. Mi się wydaje, że to było przy tym piku całym. Dobrze. Możesz tutaj poszukać w sumie, albo spróbować zejść tam niżej, nie? Aha, to już wiem, po co ten powrót był. Przewrócić tą drabinką chyba. Tą wysoką mega. Aha. No, trzeba tędy wrócić. Monkey swing i drabinka. No, wydaje mi się, że chyba jednak tam, gdzie ja idę. To jest dobrze. Bo po co byłby ten powrót w takim razie tutaj? Tą drabiną. Tylko w którymś momencie muszę skoczyć do tyłu, nie wiem w którym. Okej. Może ja mam życia, muszę wziąć apteczkę. Dobra. I teraz tak, to ja tam pobiegnę. Było gdzieś tu. A ty tam skaczesz u siebie, tak? No, czekaj, próbuję wyjść z tego miejsca, ale chyba się trochę. Nie, dobra, już wiem, gdzie jestem. tylko nie wiem, gdzie był ten pik. Tam, gdzie wchodziliśmy na tą drabinkę przed chwilą. W sensie tam, gdzie był pierwszy. Ta pierwsza dźwignia, gdzie miecza używaliśmy. Aha, okej. Pamiętasz, dobra. Tam za cmentarzem, jakby te wąskie przejścia. No, to jest tu, na 100%. To ja poczekam. Aha, Oh i my te god. Drzwi? W te drzwi? Tak, w te drzwi. I na prawo. I za kurtyną masz przejście. Aha, no tak. Ja nic nie chcę ci mówić, ale zdobywamy znowu jakiś dziwny przedmiot kolejny. O Boże. Coś, znaczy jeszcze go nie podniosłem, ale już widzę, że to jest takie 2 na 10. Boże, myślałem, że tu kolce są na górze. Nie wiem, co to jest w ogóle. To jest znowu jakiś kawałek chyba. Okej. Okay. No, kawałek obrazu. No, kawałek obrazu znowu. A da się połączyć z tamtym? Nie, nie da się. No to teraz jest pytanie, co dalej? No. Może da się te krzyże tam wsadzić, ale. No dobra, spróbujmy. Wydaje mi się, że nie, no ale. Pytanie, gdzie trzeba włożyć to, co teraz zebraliśmy? No bo ja nie wiem. No to wydaje mi się, że no przy tym obrazie. W tym kościele, no. Tak? No. Może zbieramy po prostu wszystkie rzeczy do tego kościoła. A, i ten krzyż też tam, tak? Jeden z nich. No tak mi się wydaje. No dobra, spróbuję włożyć ten jeden krzyż, ale to pewnie nic nie da. No, też mi się tak wydaje. Bo to tak wygląda raczej, że mają być takie same. No, tylko ten church cross działa. No.
No to tak, tu mamy, co jeszcze nam mamy pozamykane? Mamy jedne drzwi zamknięte tu, za posągiem na górze. A tak poza tym chyba wszystko już jest pootwierane, czy nie? No, te na cmentarzu. A, i na cmentarzu jeszcze, tak. Ciekawe, czy to serce będziemy składać w ofierze. A może tam, gdzie był pentagram, to trzeba było coś włożyć, położyć, nie wiem. No, ale nawet jeśli w to tym kółku. Mamy tylko kawałek serca, to nie wiem, czy to Aha, zadziała. A nic innego, a ten krzyż, nie, no to bez sensu w sumie. Ale w sumie nie spróbowałem tam nic innego. No właśnie. Dobra, to był kawał drogi w sumie. Bez sensu byłby tam powrót teraz. No na tym cmentarzu to musi się też otworzyć. Co tam jest w ogóle? Jakaś przepaść. No i tu. Chyba, że tam przy tej linii jeszcze coś było, nie wiem. Tam na górze. Ale nie wydaje mi się, kurczę. A ile jest minut, Aniu, teraz? Pół godziny nagrywamy od ostatniego okay. cięcia. No to może jeszcze poszukamy chwilę, jak nam się nie uda, to pożegnamy się, nie? No, pewnie. I poszukamy poza odcinkiem. No bo w sumie już nie wiem... Nie wiem, gdzie no coś tu może być, nie? Jedyne, co można spróbować z tym pentagramem, ale nawet, kurde, nie pamiętam, gdzie to było teraz. No, tam przy tym piku, tylko do góry, po tej drabince. Aha. No to był kawał drogi. Tam po tych skrzyniach trzeba się wspinać, nie? Aha. Może ja mam zapis stamtąd, poczekaj. No to zobacz. Patrzę. Też w sumie teraz zapisywałem na jednym praktycznie. Dobra, tu mam przy łańcuchu, może będę mieć. 41, może tu? O, dobra, mam. Okej, to sprawdź. No, chyba nic. No, nic się nie da. Aha. No, to... Dobra, jeszcze zobaczę, czy tu czegoś nie pominęliśmy w tym miejscu. Tu ten łańcuch. Może z tego łańcucha gdzieś jeszcze się dało skoczyć, nie wiem. Może. Rozejrzę tu. Te kościotrupy mnie też zastanawiają. No ja próbowałam je przesuwać, ale nic tam nie działało, więc nie wiem. Tu nic nie ma. Jedyna możliwość to ten balkon, no. Ciekawe, co otwiera tą kratę na cmentarzu. No, to jest interesujące, bo na cmentarz dostaliśmy się praktycznie od razu, a no. ani razu jeszcze nic tam się nam nie zadziało, nie otworzyło. Tak samo jest krata jakby do środka tego mauzoleum. Tak. Też jest zamknięta. I tam jest przycisk chyba. Nawet przez kratę było widać chyba fragment. Czekaj, no z tej liny nie wydaje mi się, żeby dało gdzieś indziej skoczyć, tylko tam.